Choć tak naprawdę święto zmarłych powinno być obchodzone 2 listopada w Zaduszki, tradycją stało się odwiedzanie grobów naszych bliskich w Dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia na cmentarzach i wokół nich zbierają się tłumy. W związku z bezpieczeństwem osób odwiedzających groby na cmentarzu centralnym wprowadzono wiele zmian. Pierwszą rzeczą jest to, że już dzisiaj i 1 listopada swoją ważność tracą karnety wjazdowe na cmentarz centralny. Nie dotyczy to jedynie służb porządkowych oraz konduktów pogrzebowych, z tym, że kondukty pogrzebowe mogą wjechać 5 samochodami maksymalnie i to mogą być samochody rodzin osób zmarłych. Jak co roku w Dzień Wszystkich Świętych cmentarz centralny będzie otwarty do chwili, gdy ostatnie osoby opuszczą jego teren. Większość ulic przy cmentarzu zostanie zamknięta, w związku z czym wzmożone zostaną kursy autobusów komunikacji miejskiej, które odjeżdżać będą co 2-3 minuty. Dodatkowo przy cmentarzu centralnym postawione zostały dodatkowe kasy biletowe. Teren cmentarza będzie zabezpieczany i patrolowany przez patrole Straży Miejskiej i Policji. Będzie więcej Policji i Straży Miejskiej. Policja i Straż Miejska również będą mieli siedziby w budynkach Zakładu Usług Komunalnych. Dodatkowo pracuje również administracja Zakładu Usług Komunalnych. Przypominamy, że wyłączona z ruchu została już ulica Ku Słońcu na odcinku od Ronda Gierosa do Ronda Pileckiego. W dniu 1 listopada pomiędzy godziną 6 a 22 wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna ulicy Ku Słońcu. W tym samym dniu, w tych samych godzinach jeden kierunek w ruchu wprowadzony zostanie na ulicy Dworskiej. Wyjątkiem będą pojazdy komunikacji miejskiej, które będą kursowały w obu kierunkach. Jednokierunkowe będą także ulica Gajowa i Krzywa oraz ulica Santocka i ulica Świerczewska.